Witam Was prosto z Barcelony. Mieliśmy okazję pobawić się przez chwilę Mi 9, dlatego zapraszam Was na pierwsze wrażenia. Przyjrzyjmy się nowościom, które zaprezentowało Xiaomi. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, to skaner w ekranie. W tej chwili w Mi 9 jest on wbudowany w wyświetlacz i możecie w tej chwili zobaczyć jego działanie. Moim zdaniem jest całkiem nieźle, ten skaner jest szybki, odblokowuje naszego smartfona bardzo sprawnie i bezproblemowo szczytuje nasz odcisk. Jest to bardzo wygodne, no i przede wszystkim unowocześnia ten smartfon. Ja mimo wszystko nadal będę zwolennikiem tradycyjnych czytników, ale ten skaner nie działa tak źle. Pierwszy raz w historii Xiaomi mamy trzy obiektywy z tyłu i są to obiektywy zwykły, 79 stopni, telezoom 48 stopni, a także szeroki kąt 117 stopni. I ten szeroki kąt potrafił rozmaicić nasze zdjęcia. Mieliśmy okazję zrobić parę fotek i przede wszystkim szeroki kąt umożliwia nam także tryb makro, więc możemy zbliżyć się bardzo do fotografowanego obiektu i zrobić sobie po prostu zdjęcie z bardzo dużą ilością szczegółów. Xiaomi także chwaliło się na konferencji 48-megapikselową matrycą i rzeczywiście ten główny aparat potrafi zrobić zdjęcie w takiej rozdzielczości, natomiast domyślnie jest to oczywiście 12 megapikseli. 48-megapikselowa matryca według Xiaomi ma służyć do tego, żebyśmy zdjęcia później mogli sobie na przykład przybliżyć, skropować, coś z niego wyciąć i faktycznie w galerii, kiedy macie zwykłe zdjęcie versus 148 megapikseli, to drugie możecie po prostu bardziej przybliżyć. Odnośnie jakości zdjęć, nie chcę przesądzać przesadnie przed testami dokładnymi, natomiast uważam, że ten aparat nie jest czołówką. To znaczy, jak widzicie, delikatnie poszarpane szczegóły, gdzieś jakieś szumy na zdjęciu. No oczywiście w dobrych warunkach oświetleniowych on sobie radzi, ale wystarczy wejść właśnie do takiego pomieszczenia, jak teraz jesteśmy i po przybliżeniu widać delikatne szumy. Natomiast nie chcę przesądzać przed dokładnymi testami. Na pewno też warto sprawdzić tryb nocny, którego teraz nie mieliśmy okazji przetestować, także to wszystko jest przed nami. Jeśli chodzi o nagrywanie, Mi 9 zarejestruje Wam wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę i posiada także kilka innych trybów zdjęciowych, w tym tryb profesjonalny. Kolejną nowością w Mi 9 jest ładowanie bezprzewodowe. Pierwszy raz w Xiaomi mamy tutaj super szybką ładowarkę bezprzewodową, która jest w tej chwili najszybsza dostępna na rynku, bowiem jest ona aż 20-watowa. Dla porównania, szybkie ładowanie bezprzewodowe w Samsungach to jest 10 watów, w Huawei Mate 20 Pro było to 15 W, a w tej chwili w Xiaomi Mi 9 jest to aż 20 W. Niestety nie jest ona dołączona do zestawu. Natomiast do zestawu jest za to dołączony pokrowiec, który ochroni naszą Mi 9. Jeśli chodzi o specyfikacje tego urządzenia, to jest Snapdragon 855, 6 GB RAM, akurat ta wersja 128 GB, czyli taka specyfikacja, która pozwoli Wam komfortowo korzystać z tego telefonu. Przez chwilę testów, jak widzieliście, przełączaliśmy się między aplikacjami. Ten telefon bardzo sprawnie działał, nie miałem tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń, ale oczywiście testy dokładne pokażą, czy te pierwsze wrażenia są moje słuszne. Nie spodziewam się tego, żeby Xiaomi mnie negatywnie zaskoczyło. Jest bardzo pozytywnie. Ekran 6,39 cala, AMOLED Full HD+, i tutaj proporcje się zmieniły w stosunku do Mi 8. Mamy w tej chwili 19:9. I to, co istotne, mamy małego notcha. Jest tutaj dyskretna łezka w ekranie, nie ma dużego wcięcia, a wiem, że na Mi 8 dużo właśnie użytkowników narzekało z powodu właśnie tego niefortunnego notcha. Na lewej krawędzi pojawił się przycisk do wywoływania asystenta. W tej chwili wystarczy kliknąć, aby go uruchomić. Sama konstrukcja nie zmieniła się bardzo, wymiary oraz waga w stosunku do Mi 8 są bardzo podobne. Telefon leży bardzo dobrze w dłoni, te zaoblenia wygodnie się go trzyma, nawet te 6,4 cala nie przerażają, wygodnie się na nim pisze. Robi bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Podsumowując, to nie jest najbardziej spektakularna premiera MWC 2019, ale jest ona najrozsądniej wyceniona, bowiem Xiaomi w podstawowej wersji ma kosztować 449 euro, a w tej, którą my mamy, czyli 128 GB wbudowanej pamięci, 499 euro. Moim zdaniem, jak za flagowca w takiej cenie, właściwie z flagową specyfikację, może być to bardzo dobra propozycja i ja już nie mogę się doczekać pełnych testów. Dziękuję Wam bardzo za ten materiał, śledźcie nasze relacje na Instagramie, bo tam cały czas coś wrzucamy. My wracamy na halę MWC i szukamy dla Was kolejnych ciekawostek. Cześć!